Ale Jolka to jest dla mnie po prostu kretyn i da się z nią porozmawiać, naprawdę, czasami da się, ale to wtedy jest jakiś przebłysk u niej. Nie wiem, układ planet się synchronizuje, wtedy ona zaczyna racjonalnie myśleć. Nie wiem, dla mnie jest to debil. Oczywiście nie obrażając nikogo, ale wyrażam tylko swoje zdanie, do którego mam pełne prawo. A Adrian? Goguś, laluś, stara się robić z siebie nie wiadomo jakiego boskiego żigola, a włazi każdemu w dupę, jest wazeliniarzem. Każdy ma prawo do swojego zdania. Na całe szczęście. Jeszcze tu jego gratuluję dzisiaj, że zostałam. A w nosie mam to jego gratuluję, skoro wcześniej wybucham, bo się wkurzyłam i... Nie wiem, czy to jest, wielki bracie, taka filozofia, zmyć więcej niż jeden talerz? Bo ja tego nie rozumiem. Nie, nie dociera to do mnie. I on się cały czas podkreśla, tak zostałem wychowany. I jeszcze podkreśla, bo moja mama to, bo moja mama tamto. Chciałabym kiedyś usłyszeć, bo ja to robię tak. Ale chyba nie usłyszę w tym życiu. Przerażające. Ja też odniosłam takie wrażenie do momentu, kiedy nie dostałam 4 głosów. Właśnie. I tu już wychodzi ta dwójcowość, bo ja chcę być z tymi, których lubię. No to niech będzie z tymi, których lubi. Ja znowu będę nominowana, znowu będę siedzieć. Właśnie i tu mnie boli najbardziej chyba, wielki bracie, to, że ja sądziłam, że jakoś się polepszyły nasze relacje. Ale jak on to stwierdził, jest między nami przepaść. To może któryś z nas nie wpadnie, ja go jeszcze chętnie wepchnę. Jestem zła na samą siebie, że mam to dobre serce i naprawdę starałam się w kwestii jego urodzin. Naprawdę, starałam się w kwestii jego urodzin, a to taka pupelina. No to właśnie wielki brat mi dał dobrą urodzinę, prezentną urodzinę i z tego się cieszę. Po prostu w domu wielkiego brata naprawdę można poznać tę czarną stronę duszy ludzkiej. Można się zawieść naprawdę na kimś.